Halving coraz bliżej, cena bitcoina niestety coraz wyżej. Ale spokojnie, patrząc na najważniejsze ruchy na rynku, szykuje się coś naprawdę ciekawego. Zapraszam Was do analizy. Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Po pierwsze spojrzymy w długim terminie na rynek bitcoina na to, co jest możliwe, następnie spojrzymy na krótki termin, lokalne przewagi zgodnie z tym, co zaakceptowaliście również dwa nagrania temu. Plus oczywiście spojrzymy na newsy i to, jak się kreuje taka medialna narracja wokół rynku kryptowalut. Oczywiście pamiętajcie, moi drodzy, że te informacje nie są to ani porady, ani rekomendacje inwestycyjne. Jeżeli chodzi o samą cykliczność rynku Bitcoina, wiemy, że jesteśmy coraz to bliżej halvingu. Halvingu, który wypada nam już, tutaj moi drodzy, w kwietniu w roku 2024. Jeżeli chodzi o cykliczność, wielokrotnie z niej korzystaliśmy. Wiemy, że aktualnie jesteśmy w tej fazie, która, która jest oznaczona, moi drodzy, kolorem żółtym. Jest to faza przed przedhalwingowa. W tym momencie widzimy bardzo mocne ruchy prozostowe i jest szansa na to, że jeszcze kawałek zostaną one, moi drodzy, pociągnięte. Z cyklu korzystaliśmy. Niejednokrotnie, co możemy tutaj zauważyć, ostatnie lokalne dołki, które były określane przed aktualnym trendem wzrostowym, następnie tutaj sytuacja z sekiem i też Fedem po nich, moi drodzy, dalej trend wzrostowy, zgodnie z cyklem i też grudzień, styczeń, polowanie na longi też były zrealizowane. Co do użyteczności cyklu nie ma co drugiego kogo przekonywać, bo wiemy, że on ma, ma sens i też jest używany. W tym momencie, w długim terminie, to co dla mnie jest najważniejsze w ciągu najbliższych dwóch lat, jest to poziom około 70, 80 tysięcy dolarów za jednego bitcoina. Oczywiście nie jest to powiedziane w ten sposób, że dokładnie za dwa lata ma zostać ten poziom zrealizowany, tylko jest to taki nazwijmy to maksymalny czas, w którym to może, może zostać, moi drodzy, zrealizowane. Ale przejdźmy sobie do aktualnej sytuacji, czyli długoterminowo nic się nie zmienia, posiadam Bitcoina, uważam, że warto jest go posiadać, ale czy jeszcze będzie lepsza okazja na rynku Bitcoina? Uważam, że jest na to szansa. Spójrzmy najpierw, moi drodzy, na sytuację lokalną. <laughs> Jeżeli chodzi o sytuację lokalną. Jak wiecie, dwa, dwie analizy temu ustaliliśmy, że też będę opisywał przewagi w sposób graficzny, tak aby każdy wiedział wprzód, z czego korzystam, i też jak to potem można wykorzystać, jeżeli załóżmy, analizy nie będzie z mojej strony przez dwa czy przez trzy dni. W tym momencie w aktualnym trendzie wzrostowym, który ten trend trwa od 15 tysięcy dolarów, w tym momencie już to jest 52 tysiące dolarów, możemy zauważyć, że tak, po pierwsze, w tym ruchu w ruchu wzrostowym widzimy powtarzalne zakresy ruchów spadkowych około 5800 dolarów. Czyli co spadek o podobną wartość po raz pierwszy wzrost, po raz drugi wzrost po raz trzeci. Wzrost. Widzimy, że OK, ten wzrost jest w tym momencie utrzymywany po spadku około 6000 dolarów. Nawet spójrzcie, po tym mocnym ruchu spadkowym, który już jest za nami, cena dotarła do maksymalnego zasięgu, jeżeli chodzi o mierzenie z poziomu Fibonacci'ego właśnie poprzednich korekt, czyli cały czas w tym widocznym trendzie wzrostowym jest szansa na po prostu jego kontynuację, tak, pod takim względem logicznym i też technicznym. Dodatkowo jeszcze pod nami, czyli okolice 41-44 jest bardzo ważna strefa pro wzrostowa, długoterminowa, tak, czyli jeżeli myślę o poziomach typu 60-70 tysięcy dolarów, to wszystko ma szansę się odbywać jak najbardziej, ale w oparciu o tą strefę, tak, czyli to za że nawet jeżeli byłaby korekta, to jeszcze ma ten scenariusz sens. Ale my nie dzisiaj o tym, przejdźmy do bardziej aktualnej sytuacji, W bardziej lokalnej sytuacji, cena cały czas nam wzrasta, to jest około 24 tysięcy dolarów. I jak to wygląda? Struktura ceny, którą teraz widzimy, jest to struktura kanałowa, czyli możemy zauważyć, że cena reaguje, której w tym przypadku pod jednym kątem, od którego po prostu się odbija w tym obszarze, w tym obszarze, tutaj, tutaj. Tutaj oraz ostatni szczyt. Ok, czyli widzimy, że jest struktura kanałowa. Przybliżając wykres, patrząc bardziej lokalnie, znów jesteśmy w stanie zauważyć, że cena reaguje powtarzalnie pod podobnym kątem. Raz, dwa, trzy, cztery. Czterokrotnie jest potwierdzenie, że ta tendencja, czyli ten kąt cenowy utrzymuje aktualną cenę. Ok, czyli zobacz teraz proszę, że przechodzimy z sytuacji globalnej. To, z czego bardzo często korzystamy, do sytuacji lokalnej, czyli i długoterminowo określamy, co ma szansę się wydarzyć, i też krótkoterminowo, lokalnie określamy, co może się wydarzyć. OK? Przechodzimy na interwał niższy, czyli na interwał dwugodzinowy. I teraz zobaczcie: pod ceną, czyli to, co jest najbliżej ceny, to, co ma, to, co ma szansę najszybciej yy, wykonać. Inaczej, to powiedzieć, teraz jest szansa na ruch ceny bitcoina. OK. Wiele osób zastanawia się, czy to będzie wzrost, czy to będzie spadek. Ok, i teraz to, co jest najbliżej ceny, to, co ma szansę jako pierwsze wypchnąć cenę, tak? jest to w tym momencie strefa prowzrostowa. Czyli patrząc na ten moment na wykres, od około 51 700 do około tutaj 49 300 jest to strefa prowzrostowa, która jako pierwsza ma szansę, do której wyciągnąć cenę. Do góry, tak? Czyli to jest najbliższe aktualnej cenie i w oparciu o tą strefę, na ten moment, patrzę na możliwy ruch, patrząc krótkoterminowo, bo to jest najbliższe cenie. ok? czyli tak, podsumowanie. W tym, a propos lokalnej sytuacji. W tym momencie jest szansa na lokalny dalszy wzrost w kierunku strefy 52 000, 53 300. To jest po pierwsze. Jeżeli cena faktycznie wykona ten ruch wzrostowy, i zamknie się powyżej tej strefy koloru czerwonego, tak? To będzie to drugie już potwierdzenie, czyli w tym momencie pierwszym potwierdzeniem na to, że jest szansa na możliwy ruch wzrostowy, jest to, że cena jest w tej strefie wzrostowej. Uwaga, jest to termin krótki, tak? Krótkoterminowy ruch. To jest pierwsze potwierdzenie, które już jest. A drugim potwierdzeniem na to, że dalej jest szansa na jeszcze kolejny wzrost? Będzie co. No tu gdzie jest brak aktywacji, będzie musiała być aktywacja, czyli drugim potwierdzeniem będzie sytuacja, w której cena wybije tą czerwoną strefę, tak? To już będzie drugie potwierdzenie tego, że krótkoterminowo jeszcze możemy po prostu dalej wzrastać. Czyli to możemy zobrazować sobie w taki sposób, jakbyśmy patrzyli na schody. Wchodząc na pierwszy schodek, mamy szansę wejść na drugi. Gdy weszliśmy na drugi, mamy szansę wejść na trzeci. Gdy weszliśmy na trzeci, mamy szansę wejść na czwarty, tak? Nie ma sytuacji na rynku takiej, że cena w magiczny sposób z tego punktu znajdzie się w tym punkcie, a po drodze pominie te wszystkie poziomy i w ogóle tutaj ceny nie będzie. Cena na rynku pokonuje poziomy, które są, jeżeli oczywiście wiemy jak oznaczone, i dzięki temu możemy uzyskiwać też po drodze po prostu dodatkowe potwierdzenia, czyli w tym momencie cena jest w strefie, po pierwsze, pro wzrostowej, której może cena się zachować. W taki oto sposób nie ma to dla nas żadnego znaczenia. Najważniejsze dla nas będzie to, że potwierdzenie sygnału pro wzrostowego jest powyżej tego, tej właśnie strefy koloru czerwonego, czyli gdy cena zamknie się powyżej tej strefy. Otwiera to drogę do dalszych wzrostów, a negacja tego scenariusza będzie wtedy, gdy cena zamknie się poniżej tej tendencji i poniżej tej tendencji, co dopiero otworzą tutaj, moi drodzy, drogę do dalszych spadków. W tym momencie nie ma drugiego potwierdzenia, jest pierwsze potwierdzenie na to, że możemy jeszcze lokalnie tutaj wzrastać, czyli powoli. Bezpiecznie czekam na to, aby było drugie potwierdzenie, i wtedy jeszcze będzie szansa na kontynuację ruchu wzrostowego. Ok, czyli tak, lokalnie jak widzimy, najbardziej istotne jest to, aby po prostu cierpliwie poczekać. Też to jeszcze raz zobrazuję, ponieważ czytam również komentarze. Wiem, że nie dla wszystkich od razu to wszystko musi być zrozumiałe, ale zobaczcie, proszę. Załóżmy, że cena jest w tym punkcie. Tutaj jest punkt A. Jeżeli nad ceną jest załóżmy punkt X, a pod ceną jest punkt Y, i przykładowo w tym momencie, Cena jest tutaj, tak, gdzie jest punkt A. To w tym momencie, jeżeli załóżmy wyjście powyżej punktu X oznacza wzrost, a poniżej punktu Y spadek, no to będąc w tym momencie, gdzie tu jest właśnie ten punkt A, nie mamy informacji na ten temat, gdzie pójdzie cena, czyli musimy cierpliwie poczekać, aby mieć potwierdzenie, jeżeli chodzi o ruch ceny. I dopiero gdy cena zamknie się poniżej, tutaj, poziomu Y, to od tego miejsca tutaj już jest. Tutaj była pierwsza analiza, tutaj jest już druga analiza, i od tego miejsca mamy dopiero konkretny już sygnał o możliwym jednym kierunku, jeżeli chodzi o ruch. Tak? Czyli też na to warto zwrócić uwagę, że gdy mamy dwa punkty w ogóle niepotwierdzone, to cierpliwie czekamy na to, żeby to potwierdzenie nastąpiło i dopiero w drugim. To nazwijmy to etapie obserwacji wykresu, obserwacji ruchu ceny, wiemy, w jakim kierunku po prostu może pójść cena. Bo często mylące jest to, że załóżmy, ktoś sobie patrzy na wykres i następnie widzi, że aha, jest warunek wzrostowy i spadkowy naraz. Czyli ktoś uważa, że cena pójdzie, aha, czyli tu albo tutaj, i że to jest koniec analizy. No właśnie nie. Jeżeli żaden z warunków nie jest zrealizowany, to czekamy na realizację i dopiero wtedy mamy potwierdzenie o możliwym jednym kierunku. A w tym przypadku na rynku bitcoina pod nami jest ciekawa strefa pro wzrostowa, jako już jeden warunek aktywny na wzrosty, a drugim będzie wzrostowym warunkiem, będzie to warunek, który zostanie potwierdzony, gdy cena wybije tą górną strefę. Czyli powolutku czekamy na dalszy ruch. Negacja tego wszystkiego będzie, gdy cena zamknie się poniżej tendencji pierwszej i też poniżej tendencji drugiej. Tak więc, jeżeli coś się zmieni, na bieżąco, oczywiście, będę o tym Was informował. Jeszcze, moi drodzy, spojrzymy sobie na globalne cykle, które wskazują miejsce, które jest bardzo ciekawie określone technicznie. A propos tego, co ma szansę nastąpić dalej, oczywiście. Też możecie moi drodzy zobaczyć teraz na moim wykresie. Na bardzo niskim interwale są to krótkie ruchy, że tutaj mam informację o tym, że jakaś aktywacja była na live'ie, robione wcześniej analizy. Jeżeli chcecie mieć dostęp do bezpłatnego kursu, który tłumaczy, to z czego my korzystamy, jeżeli chodzi o podstawy, plus też dostęp do takich krótkoterminowych opisów, to moi drodzy, akcja niezbędnik inwestora. Zapraszam was bardzo serdecznie, bezpłatna, otwarta. Wystarczy, że klikniecie w link pod tym filmem. Regielskiradek.pl zostawicie swojego maila, dołączyć do naszej społeczności, jest to grupa na Discordzie, tam też są live'y, jutro, w środę, wieczorem i też w czwartek w tym przypadku w czwartek będzie to live z Dominikiem. Dołączajcie, bezpłatna akcja, naprawdę ostatnio nawet na altcoinie, na o ile pamiętam na docjoinie, też naprawdę ciekawy wynik w bardzo krótki czas został uzyskany stąd. Też wbijcie, zobaczcie, bądźcie moi drodzy bezpieczni, korzystajcie się, nie bójcie tego, co się dzieje na rynku. Dobra. Wracamy. Sytuacja lokalna za nami, opisana. Teraz spójrzmy proszę na sytuację globalną. Czyli patrząc na cykliczność, teraz to też będzie taka pewna aktualizacja do tego o czym mówiliśmy ostatnio. Jeszcze raz przejrzałem cykle, jeszcze raz sprawdziłem, co się na rynku dzieje, i to, co jest dla mnie w tym momencie trochę zaskakujące, to to, że tak. To oczywiście będzie taki teraz duży wyrywek z całości. Sorry, to będzie mały wyrywek z dużej całości, ale spójrzcie, proszę. E, mamy tak. Przed nami jest halving. Bardzo często, patrząc na poprzednie cykliczności, jak wiecie, moi drodzy, wiele osób napędza się tym, że będzie halving, i na podstawie tego chcą kupować. A spójrzcie, proszę, że przykładowo po halvingu numer 3, cena zanim wzrosła do poziomu z halvingu, to minęło parę miesięcy. Nie było tego ruchu wzrostowego od razu. E, moi drodzy, w roku 16 był. Jeszcze spadek o kilkadziesiąt procent przed tym, jak cena wzrosła do poziomu z halwingu, tak? I nawet po pierwszym halvingu, zanim ten wzrost nastąpił, taki faktycznie większy, ta tak zwana hossa, której wiele osób wyczekuje, minął miesiąc. Czyli też pamiętajcie, że duży kapitał, który ma wejść w rynek, który obraca miliardami, na takim rynku, który, moi drodzy, no, jeszcze się rozwija, to nie jest jeszcze duży rynek, jeżeli chodzi o rynek bitcoina, to oni też muszą mieć czas i dobrą cenę na wejście w rynek. Czyli przed halvingiem, czy w jego okolicach, uważam, że też będą naprawdę okazje, ponieważ jeżeli wszyscy kupują, każdy się nastawia na, Wzrosty, to cena bardzo często potrafi płatać figle. Dlaczego? Dlatego, że duży kapitał ma komu sprzedać. Duży kapitał, mam w, roz mam w rozumieniu mo w mojej głowie właśnie to, że na przykład takie fundusze jak BlackRock, Vanguard, State Street, zresztą BlackRock też jest obecny w Polsce. Aktualnie też wykupują, wykupują tutaj u nas mocno, mocno nieruchomości. Zresztą w Polsce dużo też się ciekawych rzeczy dzieje, mimo tego strachu po prawej stronie na wschodzie, co się aktualnie dzieje, czyli te wszystkie protesty, gdzie wielu tutaj rolników też walczy w naszym tutaj imieniu, stąd też trzymam panowie i panie za was kciuki i też po prostu dziękuję. I teraz wracając do tematu Tam, moi drodzy, okej, okay, Jest duże zamieszanie Jest też strach Ale to, co robią duże korporacje Największe firmy To jest rzecz druga I załóżmy w Polsce Teraz też jest mocny rozwój Na to, że faktycznie one Te właśnie korporacje Typu BlackRock Też swoje nieruchomości które moi drodzy Zaczynają posiadać W coraz to większej skali Ale dobra To nie jest temat na dzisiaj Tutaj mówię o tym tak W kontekście rynku Bitcoina Tak, że e, mówi się jedno Największe robią drugie I to samo możliwe, że będzie Znów z rynkiem Bitcoina i teraz tak, e, zobaczmy proszę gdzie jesteśmy. Patrząc na cykliczność ruchu z, z, z roku 2015-16, plus też patrząc na cykliczność ruchu z roku 19 e, i po prawej stronie rok 2024, zobaczcie proszę na pewien układ ruchu cenowego. W tym momencie cena Bitcoina po prawej stronie 52 tysiące dolarów za jednego Bitcoina. Pod ceną możemy zauważyć, że tak, poprzednio mieliśmy w tym całym wzroście spadki. O 2300 dolarów spadek, wzrost. Drugi spadek o 2300 dolarów, wzrost. Trzeci spadek o 2300 dolarów, znów wzrost. Ok, patrząc szerzej, mamy zakres spadku o 5700 dolarów, wzrost. Znów ten sam spadek, wzrost. Znów ten sam spadek, wzrost. Znów spadek o 5700 dolarów, pogłębienie tego spadku i dotarcie do maksymalnego zasięgu korekty. Mamy wzrost, czyli cały czas ta powtarzalność jest widoczna. W roku, tutaj moi drodzy, 18-19, też spadek o 1000 dolarów, wzrost. Spadek o 1000, wzrost. Spadek o 1000, maksymalny zasięg korekty, znów wzrost. Czyli widzimy, że struktura ceny tych powtarzalności, które pokazują ślad po tym, co robi duży kapitał, który rozkłada większość swoich transakcji w sposób automatyczny, niemalże w 80% transakcji największego kapitału są transakcje, moi drodzy, Rozkładane w sposób automatyczny za pomocą właśnie algorytmu, ponieważ no, umówmy się, jeżeli ktoś ma Miliardy dolarów, aby wejść w rynek, nie może wejść w jednym miejscu, ponieważ wtedy stworzy hostce, w której będzie on sam i nie będzie miał komu tego odsprzedać. Tylko właśnie duży kapitał musi wchodzić w odpowiednich miejscach, też sterując tą ceną za pomocą załóżmy mediów. Tak czyli, gdy on chce kupować, gdy on chce kupić, załóżmy fundusze największe inwestycyjne, które posiadają, załóżmy kryptowaluty, inne aktywa, plus też media, no to mediami one naciskają na ludzi, budując z nich strach, negatywny informacjami, aby właśnie ludzie wyprzedawali. A później widzimy nagle, załóżmy gigantyczny wzrost. zobacz Proszę, nawet ostatnio, jeden z, której, informa, jedna z informacji a propos rynku bitcoina po 42 tysiące dolarów, gdy on był na Forbesie, BlackRock kompletnie zniszczy rynek bitcoina, moi drodzy. A teraz bitcoin jest po 52 tysiące dolarów, czyli znowu widzimy, że to nastawienie medialne, ten taki nazwijmy to nurt o sentyment rynku, jeżeli chodzi o takich e, odbiorców, nazwijmy to detalicznych, który jest zbudowany, no jest przeciwny temu, co robi duży kapitał, czyli gdy chcą kupić, namawiają, aby, namawiają, aby sprzedać, no bo muszą mieć od kogo, od kogo sprzedać. Dobra, do brzegu. Wracając do samego ruchu ceny. Sama struktura jest mocno podobna i w tym momencie możemy zauważyć, że poza tymi powtarzalnościami co do zakresów ruchów, mamy jeszcze sytuację, w której pod ceną, zobaczcie nawet po tym miejscu, gdzie mieliśmy powtarzalność tych korekt dwóch, które też są powtarzalne te zakresy ruchów. Mamy większą wartość, jeżeli chodzi o samą, której, moi drodzy, zmienność, zobaczcie proszę, e, o wartość wolumenu. Jest ona większa, są to różne lata rynku bitcoina, różna cena, ale ta struktura ceny jest podobna, no bo też tak się właśnie utrzymuje w ryzach rozkładanie kapitału przez największych, przez największych graczy po prostu. Także cena się zmienia, data się zmienia, ale sposób rozkładania transakcji jest podobny. Nawet zobaczcie, że to się też dzieje na takim szczeblu, e, nazwijmy to takiej, Mogły w polityce, polityce czy gospodarce, że często ci rządzący się zmieniają, ale i tak to wszystko idzie w podobnym kierunku. To, to właśnie jest to, tak, że tutaj też cena się zmienia, czas się zmienia, ale i, ale i tak to idzie w tym podobnym kierunku, ponieważ ludziom się tylko wydaje, że coś się zmieniło, a to, co jest pod spodem, to, co jest fundamentem, często takim niewidocznym, czy nawet też przez niektórych uznawane jako teorię spiskową, no bo też wielu ludziom się, wiecie, nie chce pomyśleć, ponieważ boją się, że odkryją prawdę, czyli muszą zmienić całe swoje życie, czyli zaraz będzie brak, a ludzie nie, nie lubią braku, tak, w swojej głowie, czy w ogóle gdziekolwiek, stąd też się przed tym bronią, no a i tak świat sobie idzie w tym kierunku i teraz zobaczcie, proszę, że po wyjściu, powyżej tych ostatnich poziomów, które jest z okolic 9 tysięcy dolarów, cena wchodzi w lokalną konsolidację, której po wyjściu powyżej 49 tysięcy dolarów cena wchodzi tutaj w lokalną konsolidację, czyli też ten zakres jest mocno podobny, to nawet możemy się posiłkować chwilowo z roku 16 danymi, to oczywiście była mniejsza płynność, nieco gorsze dane, ale też struktura jest zachowana. Czyli patrząc na aktualną cykliczność, Cały czas w tym terminie długim, na podstawie tej strefy, którą tutaj określam poziomem zielonym, czyli jest to strefa pro wzrostowa, powoli spodziewam się tego, że jeszcze jest szansa na ten dalszy, moi drodzy ruch. Jeżeli by tak było, że jeszcze będą wyższe szczyty, nawet lokalne typu, że dojdzie 2, 3, 4, 5 tysięcy dolarów do aktualnej ceny Bitcoina, to naprawdę dla mnie byłby to idealny scenariusz pod to, żeby jeszcze w trakcie halvingu zdampowali cenę, pod to, żeby duży kapitał mógł sam wejść w rynek. Tak nie było? Tak było. Rok 16, proszę bardzo, co tu jeszcze mieliśmy, moi drodzy, w roku w maju, w roku 20, chwilę przed halvingiem, dosłownie tutaj, moi drodzy, 3 dni spadek rzędu, której mieliśmy, ile? O. O, nie ta miarka, sekundę. Spadek rzędu 20%, od szczytu mierząc w szesnastym spadek rzędu 40%, czyli to jest, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawe i też jestem tutaj teraz mocno przy wykresie, mocno przy tym, co się dzieje na, na rynku Bitcoina, no bo uważam, że będą ciekawe rozgrywki, jeżeli chodzi o największy kapitał tego najważniejszego wydarzenia przez wiele osób uważanych, czyli właśnie przez, czyli właśnie halvingu. O, właśnie. Dobrze, kochani, dotarliśmy do końca. Długoterminowo jeszcze ta podbitka kilku tysięcy dolarów w oparciu o tą strefę koloru zielonego. Uważam, że jest możliwa, jest to strefa, od której może być ta reakcja, nawet przy jakimkolwiek, który moi drodzy powrocie jeszcze dalej jest szansa na ten ruch. Druga rzecz, lokalnie, czyli tak bardziej w bardziej krótkim terminie, jeszcze czekam na to potwierdzenie tego scenariusza, tak? Czyli, żeby się nie napalać, nie nastawiać, że okej, okay, zawsze będzie miał rację ktoś, czy ja, czy ktokolwiek, kogo oglądasz, to za każdym razem lubię patrzeć na przewagi po to, aby moi drodzy Mieć potem jeszcze potwierdzenie, tak? Czyli, okej, okay, pomysł jest, zasady są, ma to wszystko sens, lecz jeszcze technicznie coś tą cenę musi wypuścić do dalszego ruchu i właśnie to potwierdzenie, że ta furtka nazwijmy to jest otwarta, czekam po prostu to jest tak, byśmy sobie jutro zakładali, że będzie ładna pogoda, ale jeszcze wstaniemy rano się upewnić, czy na pewno jest ładna pogoda i dopiero się odpowiednio ubierzemy żeby załóżmy zrealizować dzisiejszy wyjazd na, na rowerze na przykład tak wiecie o co chodzi moi drodzy, że to potwierdzenie jest cenne ponieważ wtedy mamy większy spokój i też większą szansę na ruch. Bądźcie proszę bezpieczni, też krótkoterminowo Aktualizację dodam na naszą grupę na Discordzie. Link jest pod tym filmem. Dołączajcie, no bo naprawdę dzieje się tam bardzo dużo. Są i altcoiny, i bitcoin, i też niedługo powiemy nieco o parach walutowych. Dobra, nie przedłużam, bo już dzisiaj wyjątkowo to przedłużyłem. Powiedzcie, proszę, moi drodzy, w komentarzach, co sądzicie o takim stylu analizy. Chcę, żebyście wyciągali jak największą wartość z tych filmów. Jeżeli to wszystko jest dla was wartościowe, zostawcie subskrypcję. Wtedy żaden film, moi drodzy, was nie ominie. No i co? Trzymamy rękę na pulsie. Nie jesteśmy na rynku od wczoraj i nie będziemy na rynku do jutra, tylko dużo, dużo dłużej. Stąd też powoli patrz na to, co się dzieje i też bierzmy z tego rynku, moi drodzy, swoje. No to co? Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Dobrego dnia, dobrego tygodnia wam też życzę. Dajcie znać w komentarzu, co uważacie, co u was. Pozdrawiam was gorąco i też zerknijcie oczywiście w linki pod tym filmem.